Cześć. Gdy kanał zbliżał się do 100 subskrybentów, obiecałem wam, że jak będzie was subskrybujących ten kanał 111 osób bądź więcej, nagram odcinek Q&A. Miałem nadzieję, nie spodziewałem się, że tak szybko przekroczymy tę liczbę 111 subskrybentów, co mnie bardzo cieszy. Natomiast zakładałem, że z pół roku to potrwa, więc nawet wrzuciłem taki drugi warunek brzegowy, że być może w ciągu kwartału będę ten odcinek nagrywał, gdyby tylu subskrypcji nie było. Dlatego w filmie tym starałem się zebrać pytania nie tylko te, które bezpośrednio mi zadaliście pod kątem tego filmu, ale również takie pytania, które często do mnie trafiają przy okazji wcześniej pisania bloga, teraz przy okazji jakichś spotkań, gdziekolwiek, gdzie te pytania padają, często się pojawiają, niekoniecznie w sferze publicznej. Zebrałem je w jeden wór i dzisiaj postaram się odpowiedzieć na te pytania, czyli na te takie pytania często padające, ale również pytania, o które was prosiłem, zapowiadając ten odcinek, prosiłem, żebyście zadali konkretne pytania, na które odpowiedzi w tym odcinku usłyszeć byście chcieli i na nie również odpowiem. Pytanie, które chyba najczęściej słyszy każda osoba grająca trochę dłużej w squasha, to jest pytanie o rakietę. Nie jest to pytanie od konkretnej osoby, ale pytanie, które pojawia się w social mediach, na jakichś spotkaniach, na turniejach. Generalnie każda osoba, która zaczyna przygodę ze squashem, prędzej czy później pyta osobę bardziej doświadczoną o to, jaką rakietę wybrać, zazwyczaj w momencie, kiedy podejmuje decyzję o zakupie nowej rakiety. Ja tego pytania nie lubię z tego prostego względu, że nie znam jednej dobrej odpowiedzi na nie. W internecie, na blogu pansquash.pl między innymi znajdziecie wiele opisów tego, jakie parametry charakteryzują rakietę, jak dobrać rakietę pod to, co wam się może spodobać. Natomiast nie ma jednego prostego przepisu. Albo raczej jest jeden przepis, ale on nie jest prosty. Wziąć parę modeli, przetestować, zobaczyć, czy wam się najlepiej gra. Jednej osobie spodoba się bardziej rakieta z balansem na główkę, a drugiej z balansem na rączkę. Jedna osoba będzie wolała tą okrągłą główkę, inna znowu w kształcie łezki. Naprawdę trudno powiedzieć, co komu się spodoba. Trzeba przetestować, spróbować. Czasami jest tak, że jakaś rakieta nam po prostu z nieznanych nam bliżej powodów, szczególnie że jeżeli jesteśmy graczem młodym, początkującym, ta rakieta nie będzie pasowała i nie potrafimy powiedzieć dlaczego. Ja sam dzisiaj często mam tak, znaczy często, no zdarza mi się tak, że wezmę jakąś rakietę do ręki i nie ma między nami chemii. Nie leży mi, nie pasuje, źle mi się nią gra i nie potrafię do końca powiedzieć, dlaczego tak jest. No jak z wieloma innymi rzeczami. Więc zamiast kupować najdroższe, najbardziej wyszukane rakiety, wybierzcie rakietę w połowie waszego budżetu, która wam odpowiada. Pograjcie nią trochę, jak zacznie się wam grać nią gorzej. Nie będziecie potrafili odpowiedzieć, dlaczego się wam gra nią gorzej. Kupcie sobie wtedy lepszy naciąg, wymieńcie na naciąg na tej rakiecie i zobaczycie, że ta rakieta odżyje w waszych rękach. Da wam nowe możliwości. I to jest dużo lepsze niż kupowanie nowej rakiety. Na pewno jest to tańsze, a bardzo często nasza niechęć do rakiety wynika z tego, że mamy źle dobrany naciąg, albo za twardy, albo za miękki, czyli za mocno naciągnięty, za słabo naciągnięty, albo owikę macie źle dobraną. Za grubą, za cienką, kiedy wolicie owiki klejące, możecie mieć jakąś ślizgającą się i odwrotnie. Więc tu jest wiele rzeczy, na które warto zwrócić dodatkowo uwagę. Wiadomo, że jak dostaniemy do ręki zupełnie nową rakietę, to ona ma albo nie ma względnie dobry naciąg. Częściej nie ma niż ma, ale jest to nowy naciąg. Jeżeli to nie jest gruba żyłka, tylko transportowa, to jest nawet szansa z nią pograć. Nim pograć, w sensie tym naciągiem przez jakiś czas. Na pewno macie nową owijkę, więc przetestujcie sobie takie nowe rakiety, jeżeli macie możliwości. Jeżeli nie macie możliwości, to pożyczcie od kogoś na korcie mało używane rakiety. Jeżeli gracie tylko rakietami wypożyczanymi w klubie, które są dostępne za parę groszy, a czasami nawet za darmo, to jest duże ryzyko, że to są rakiety ciężkie, słabej jakości i wtedy faktycznie nawet rakieta w budżecie mieszczącym się do 200-300 zł może być dla was wystarczająca, sprawić wam przyjemność. Dlatego nie udzielam odpowiedzi na pytania, jaką rakietę polecasz. Nie polecam żadnych rakiet, żadnej konkretnej rakiety, bo to jest mocno indywidualny wybór. Mogę powiedzieć, czym gram. W tej chwili gram rakietami A. Obydwie w kształcie łezki, jak widzicie.
Obydwie, nie, jedna 120 gramów, druga 115, obydwie balans na środek. A siła na ciągu to jest 12 kg. Pierwsze pytanie zadane bezpośrednio pod Q&A to jest pytanie od Divo Doro Fosforanu Wapnia. Szanuję za nick. I brzmi ono: jakie jest twoje ulubione zagranie? Nie mam konkretnego ulubionego zagrania. Na pewno jeżeli chodzi o treningi, to zagranie, które najczęściej trenuję, to są drive'y. Każdy z nas, oczywiście świadomie trenujących, czyli osoby, które są skupione na treningu, które chcą coś poprawić, zawsze wypaczą w tym ćwiczeniu, w tym zagraniu coś, co im nie odpowiada, co można poprawić, co można zmienić i pewnie będą to robić. Na pewno ja tak mam. Przedturniejowe albo śródturniejowe moje zagranie to odbijanie przy ścianie, takie krótkie krosy tuż nad, nad linią blachy, ponieważ mnie to odpręża, lubię się w tym, na tym skupić. Również takim odprężającym, trochę medytacyjnym zagraniem jest motyl ósemka, czyli odbijanie w rogach na przedniej ścianie. Też lubię to z tego prostego względu, że pozwala ono właśnie się skupić, odprężyć. Sami nawet udaje mi się złapać flow w trakcie ćwiczenia tego zagrania i jest to dla mnie rodzaj medytacji. Odpręża mnie to, przygotowuje do treningu, pozwala wyciszyć się po treningu. Bardzo je lubię. Natomiast jeżeli chodzi o to w trakcie samego grania, no to każde zagranie, które mi wyjdzie fajnie i przyniesie punkt, staje się na chwilę moim ulubionym. Do następnego zagrania. I drugie pytanie, również od Divo Doro Fosforanu Wapnia, brzmi ono: jaki styl gry preferujesz? No i znowuż, nie ma na to prostej odpowiedzi, nie preferuję żadnego. Mogę powiedzieć, jaki styl gry najbardziej sprawia mi przyjemność. Bardzo lubię grać z osobami, które grają drive'y długie do tyłu, bo dzięki temu można dłużej pograć. Jeżeli gram sparingowo z taką osobą, też często się temu poddaję, że idziemy na długie wymiany i to jest coś, znowuż, co sprawia przyjemność, ponieważ jest dużo wymian, długie wymiany, dużo biegania, więc naturalnie w trakcie takiego grania, raczej treningowego grania, nie turniejowego, wydziela się sporo endorfin, sporo przyjemności mamy z tej gry, obydwoje, czyli obydwie osoby na korcie i z tego tytułu je lubię grać taką formę. Kolejne pytanie to pytanie od Mateusza Szyjki, za którą bardzo dziękuję. Skąd bierzesz te wszystkie nieskończone pomysły? No nie biorę, one same do mnie trafiają. Mateusz jest o tyle ciekawą osobą zadającą to pytanie, że sam jest źródłem wielu pomysłów i chodzącym wulkanem energii. W przeciwieństwie do mnie, ja nie mam tyle energii, co on na realizację wszystkich pomysłów, które mi do głowy wpadną. Natomiast faktycznie jest tak, że wiele pomysłów w mojej głowie się pojawia. Niektóre realizuję, na niektóre nie mam czasu. Nie wiem, skąd one się tam biorą. Od zawsze tak mam. No i znowu wracam do pytań mojego ulubionego pytającego. Zdaje się, że to mój ulubiony fan, bo najbardziej aktywny, jeżeli chodzi o zadawanie pytań, czyli Divo Doro Fosforan Wapnia. Najmniej pożądany typ przeciwnika. Jeżeli chodzi o styl gry, jaki typ przeciwnika byłby najmniej pożądany, już patrząc tak na osoby, które zachowują się sportowo i faktycznie z którymi musiałbym się zmierzyć, no to osoby grające szybko i agresywnie. Mam problem z refleksem, mam problem z dobieganiem do szybkich piłek i z takimi osobami mi po prostu jest trudno grać. Nie mówię, że z nimi nie lubię grać, bo to jest wyzwanie, no ale jak ktoś znajdzie sposób na mnie, znajdzie ten moment, kiedy prosto na krosach może mnie wykończyć, no to nie będziemy mieli przyjemności z tej gry, bo ta rozgrywka bardzo szybko się skończy. Osoba taka znajdzie mój słaby punkt, albo tych kilka słabych punktów z mnóstwa, które posiadam. Jeżeli jest w stanie grać szybko, agresywnie, precyzyjnie właśnie w te punkty, bardzo szybko skończy mecz ze mną. Nie będziemy mieli przyjemności z tego tytułu, że to będą krótkie wymiany. Ja praktycznie nie będę stawał do równej walki, więc ani ten mój przeciwnik, ani ja nie będziemy mieli przyjemności z tej gry. Czy po latach, kiedy nie jest się młodzieńcem, jest łatwo wytrenować refleks?
Próbowałem się przygotować do tego pytania, pogrzebałem trochę w internecie i kurczę, nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Nie dokopałem się do badań, które mówiły jednoznacznie, że w którymś wieku, albo w którymś, może nie wieku jednoznacznym dla wszystkich, ale jest taki moment naszego życia, kiedy nasze treningi refleksu, szybkości nie nadążają za tym, w jakim tempie on spada. Jest prawdopodobnie taki moment, no logika podpowiada, obserwacja otoczenia podpowiada, że taki moment naturalnie w naszym życiu występuje, ale nie wiem, kiedy to jest. Zgaduję, że dla każdego z nas będzie to indywidualny, inny moment życia. Postaram się znaleźć cokolwiek, co potrafi, pomoże mi odpowiedzieć na pytanie, kiedy ten moment następuje. Ja zawsze, odkąd pamiętam, miałem beznadziejny refleks. Długie, długie lata zaniedbałem jakikolwiek sposób ćwiczenia. Później mój refleks trochę się poprawił dzięki grom komputerowym. Ale znowuż mam podejrzenie, mam wrażenie, że to jest refleks i tak naprawdę przepływ informacji palce, ręce, mózg, ale nie reszta ciała. Bo jeżeli chodzi o moje nogi, reakcję całego mojego ciała, w tym zakresie mój refleks dzięki grom komputerowym nie poprawił się. Trochę poprawił się dzięki graniu w squasha, ale nie jest to coś, co bym uznał za wystarczające, co bym uznał za jakiś duży progres. Myślę, że to wynika z tego, że w squasha zacząłem grać koło 30. Do 30 roku życia, no Jezu, 30 chciałbym, koło 40, czyli o dekadę później. Do 40 roku życia niewiele z refleksem robiłem, niewiele pracowałem, więc mocno go zaniedbałem, jeżeli chodzi szczególnie właśnie o nogi, o środkowe partie ciała, czyli brzuch, skręty, mięśnie głębokie, mocno pracujące w trakcie gry w squasha u mnie były zaniedbane, na dobrą sprawę nie było ich od czasów liceum, nigdy nie były trenowane, a już na pewno nie pod kątem takim, żeby dbać o ich szybkość reakcji. Jeśli jakiekolwiek ćwiczenia się pojawiały, to były to ćwiczenia siłowe, więc trochę wzmacniałem te mięśnie, ale nigdy nie pracowałem nad szybkością reakcji tych mięśni. Dopiero przy grze w squasha musiałem zacząć pracować nad tym. Tak jak powiedziałem, dosyć późno udało mi się to poprawić. Natomiast nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, kiedy następuje ten moment, że zauważymy mocne spowolnienie pracy nad tymi mięśniami, znaczy mocne utrudnienie nad pracą refleksem, albo kiedy w ogóle będziemy tylko walczyć o to, żeby refleks nam nie spadał, utrzymywał się na poziomie, który już wypracowaliśmy. Bardzo sam bym chciał znaleźć odpowiedź na to pytanie, bo to, że sobie zadaję, tak jak mówię, nie znalazłem, ale będę szukał. Kolejne pytanie dotyczyło psychologii sportu. Jest to pytanie, które się pojawiało kiedyś częściej, jak pisałem na bloga, to dosyć często, parę osób o to pytało. Na kortach też parę osób pytało. Jest to skąd czerpię wiedzę na temat psychologii sportu? Jak pracowałem w korporacji, miałem dużo czasu na różne rzeczy i dużo na ten temat czytałem. Książka, którą chciałbym wam polecić, albo inaczej, ze spokojnym sercem mogę polecić, to jest Psychologia dla sportowców. Zostawię wam może w opisie więcej na temat tej książki, dwóch autorów. To jest bardzo dobrze opisane, bardzo fajnie opisane i myślę, że jeszcze parę odcinków, parę filmów nakręcę na bazie tej książki i wtedy będę o konkretnych rozdziałach w tej książce mówił, a być może samej książce poświęcę też osobny materiał, bo warto. Pod moim filmem z recenzją ortezy kolana CTGTV zapytał o stan tej ortezy po roku czasu. Właśnie chciałem wam pokazać, jak ona po roku wygląda. Generalnie z ortezą nic się nie stało. Jest ok, jest sprawna. Piorę ją dosyć regularnie. Praktycznie po każdym treningu jest albo przepłukana, albo uprana ręcznie. A tak mniej więcej raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie wrzucam ją do automatu na pranie ręczne. Jedyne, co się z nią stało, to tu było logo. To logo się sprało, zniszczyło. Poza tym nic do zarzucenia, nic jej nie jest. No i na tym sposobem wyczerpałem wszystkie pytania od was. Jeżeli macie więcej pytań, chcielibyście, żeby powstawały takie odcinki, proszę, piszcie.
pod filmami, w mediach społecznościowych, gdziekolwiek mnie znajdziecie. Pytajcie na kortach. Ja się postaram te pytania pozbierać i w kolejnym odcinku odpowiedzieć, albo odpowiadać na bieżąco, co też staram się często robić. Dziękuję wszystkim, którzy zadali pytania. Dziękuję wam wszystkim, którzy chcieliście to obejrzeć. Trzymajcie się, powodzenia. I chyba ostatnie na dzisiaj pytanie, skąd wynika moja przerwa w graniu. Dziękuję wszystkim, którzy wyrazili zainteresowanie. Dziękuję wszystkim za słowa wsparcia i tym, którzy się zainteresowali stanem mojego zdrowia. To nic poważnego, żadna kontuzja. Miałem planowany zabieg dermatologiczny. Okazało się, że jest tego trochę więcej do wycięcia. W związku z czym muszę oszczędzać pewne części skóry na moim ciele, żeby nie pozrywać szwów. Przez to przez 2 tygodnie jestem wyłączony z grania. Co gorsze, nie dość, że nie mogę grać w squasha, to jeszcze nie mogę uprawiać różnych aktywności, które w tym czasie mógłbym robić, związanych z górnymi częściami ciała. Nie mogę robić pompek, nie mogę się podciągać, wymachów wszelakiego rodzaju. Czyli dużo ćwiczeń, które mogłem w tym czasie zrobić i próbować coś podgonić, gdyby mi się oczywiście chciało. Pewnie coś bym próbował robić, no nie mogę. Muszę się ograniczyć do biegania, jazdy na rowerze, może wykroki, może przysiady. Na razie mija parę dni po zabiegu i jedyne, co sukcesywnie robię z zapamiętaniem, to zjadam mnóstwo czekolady. Nie polecam tego typu aktywności fizycznej. Nie polecam tego typu aktywności fizycznej, tak ją nazwijmy, osobom, które muszą zrezygnować z sportu, z treningów regularnych, bo chyba nie wyjdzie mi to na dobre. Ale trochę tego potrzebowałem.